Witam Państwa bardzo serdecznie. Serdecznie Państwa witam na czacie inwestorskim z firmą One2Tribe, firmą, która oferuje platformę do zarządzania wydajnością i motywowania pracowników o nazwie Tribeware. I dzisiaj czat inwestorski będzie odbywał się rzecz jasna w naszym studiu, ale moimi gośćmi będą pan Radosław Sosnowski, prezes One2Tribe oraz pan Wojciech Ozimek, wiceprezes One2Tribe. I oczywiście jeszcze tylko dodam, że w studiu rzecz jasna, ale oczywiście też w formie zdalnej. Także tutaj widzimy częściowo w studiu, częściowo zdalnie. Ale przede wszystkim witam panów bardzo, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No i nie zostaje mi nic innego, jak tylko państwu oddać głos, panom przepraszam, żeby mogli właśnie panowie nieco opowiedzieć o spółce, jak również też przedstawić, jak spółka się rozwija. I też przypominam wszystkim naszym widzom, że jest to czat inwestorski, także gorąco zachęcam do na bieżąco zadawania pytań odnośnie spółki, planów oraz kondycji. Dzień dobry państwu. Prezentacja będzie prowadzona zarówno przeze mnie, jak i przez Radka, przy czym ja pozwolę sobie zacząć, a mój kolega będzie się włączał w kwestiach finansowych, dlatego że podział u nas w zarządzie wygląda tak, że Radek odpowiada za kwestie finansowe, a ja odpowiadam za rozwój spółki i bieżącą działalność operacyjną. Uprzejmie poproszę o następny slajd. Prezentacja składa się z trzech elementów. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak zamierzamy tam dojść. I będziemy na każdy z tych elementów, bo całość prezentacji to jest jakieś 20 minut. Po prezentacji będziemy odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych jej elementów. Poproszę następny slajd. Gdzie jesteśmy, czyli historia, produkt i rynki
I kolejny slajd, żeby zachować dynamikę tej prezentacji. One2Tribe jako marka istnieje na rynku dość długo. Powstaliśmy w roku 2003 i jako spółka przez pierwsze 7 lat działalności zajmowaliśmy się stricte grami. Stricte grami, bardzo specyficznymi grami. To były gry społecznościowe, gry tak zwane community albo social games i gry, które zaczęły się od naprawdę bardzo specyficznych produktów, typu produkty, w których gracze grali ze sobą za pomocą SMS-ów, to są jeszcze czasy przedsmartfonowe, i na przykład wykorzystywali do tego systemy lokalizacyjne, tak, żeby lokalizować się na mieście i móc do siebie na przykład strzelać za pomocą SMS-ów. Jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie, no teraz może już jesteśmy trochę przyzwyczajeni do produkcji typu Pokémon Go. Wtedy to była bardzo innowacyjna usługa. Grało w to kilkanaście tysięcy ludzi w Polsce, kilka tysięcy na Węgrzech. I oczywiście był to jeden z pierwszych produktów. Produkt nazywał się Xybermech, zrobiony wspólnie z siecią Polkomtel. To jest taki początek naszej działalności. Oczywiście jakby ta fala gier SMS-owych, te kolejne produkcje SMS-owe się rozwijały, bo one szły w różne kierunki, w hodowanie jakichś zwierząt, budowę jakichś społeczności i tak dalej. Natomiast ich cechą wspólną było to, że ludzie wchodzili tam w bardzo głębokie interakcje ze sobą. To nie były tylko interakcje, to był zastrzel kogoś, tylko ludzie łączyli się w grupy, realizowali wspólnie pewne zadania, pewne plany, organizowali się i tak dalej. Współpracowaliśmy przy tych mechanizmach z psychologami. Współpracowaliśmy z psychologami behawioralnymi, z psychologami społecznymi. Analizowaliśmy, w jaki sposób pewne zachowania kształtują, no nie wiem, przychód z takiej gry, jak się przekłada takie zachowania graczy, jak się przekładają po prostu na wyniki spółki. W międzyczasie, gdzieś w okolicach roku 2007, z takiej gier SMS-owej przeszliśmy na gry oparte o przeglądarkę, gry wieloosobowe oparte głównie o przeglądarkę. Tutaj taką chyba najsłynniejszą produkcją naszą był Witcher Versus, Wiedźmin Versus, zrobiony na licencji CD Projektu, w zasadzie wypuszczony w tym samym roku, co pierwszy Wiedźmin, czyli taki ten Wiedźmin, który jeszcze nie był tak, znaczy był popularny w Polsce, nie był tak mocno znany na świecie. No i ta gra już, to było w naszym wypadku około 900 tysięcy użytkowników, głównie rynki Polska, Niemcy, Rosja, no tutaj kraje, bym powiedział, kraje ościenne, największe oczywiście rynki poza Polską, to były Niemcy i Rosja. I też nie ukrywajmy, to były kraje, w których ten brand Wiedźmin był najpopularniejszy. Z tą grą byliśmy na rynku do 2012 roku. Ogólnie na rynku gier odwiedziliśmy z naszymi grami około 26 krajów. Największą penetrację, jeśli chodzi o taką, powiedział, globalną obecność, miały paradoksalnie nie te hardkorowe brandy typu Wiedźmin, chociaż sam Wiedźmin oczywiście jest teraz bardzo popularny, czy jakieś walki robotów na mieście i tak dalej, tylko no, gry, w które weszliśmy dość późno, czyli to jest ten 2010-2013 rok, i to były gry związane z edukacją, na przykład prace dla Fundacji Egmont, gdzie pracowaliśmy z takimi brandami jak My Little Pony, czy Kubuś Puchatek, no, duże brandy i też duzi wydawcy, tak, duzi właściciele tych brandów, to jest Hasbro, Disney, tak, marki, no, globalne, międzynarodowe marki. No i oczywiście każdy taki produkt, to już były głównie produkty na telefony komórkowe, był tłumaczony na wiele języków. Tutaj w tym samym czasie weszliśmy także w takie modele związane z gamifikacją, czyli wykorzystanie mechanizmów gier trochę poza grami. I już te produkty, które były edukacyjne, one w dużym stopniu nie tyle były grami, co na przykład były książkami, w których występowały elementy gry, czyli dziecko otwierało sobie na tablecie, na iPadzie książkę i mogło tam, czytając tą książkę, ta książka zmieniała się powoli w grę. Tutaj gdzieś w okolicach tego roku 2012-2013 wpadliśmy na zupełnie inny pomysł biznesowy i to było spowodowane jakby, jak zazwyczaj w biznesie, dwoma zdarzeniami. Jedna to była innowacja,
czyli zauważyliśmy, że te wszystkie nasze psychologiczne zabawy związane z grami, liczba danych, zbieraliśmy terabajty danych o zachowaniach użytkowników, no w znakomity sposób sprawdzają się w biznesie, czyli mogą być zastosowane do motywowania pracowników, do tego, żeby tak jak gracz w grze dostaje zadanie typu zabij potwora, no to żeby pracownik w swojej firmie dostał zadanie pod tytułem pokonaj jakieś swoje wyzwanie, tak, czy nie wiem, zrób cel kwartalny na przykład. Tak? I to było związane z prowadzeniem gamifikacji. Znaczy to jakby tu w tym momencie, jak weszliśmy na rynek gamifikacji, takim przełomowym momentem był bodajże rok 2011, gdzie na TEDxie w Krakowie mówiłem o przyszłości gier i jako jednym z elementów pokazywałem gry związane z gamifikacją, gry jakby, które zmieniają nie tyle, które dają nie tyle rozrywkę, ale zmieniają po prostu ludzkie życie. I to było jedno, czy była innowacja, to zdecydowanie był dobry, fajny pomysł, co zresztą widzimy dzisiaj, bo to nam buduje wzrost. Natomiast drugi element to była konieczność. Ten rynek gier społecznościowych bardzo mocno się skonsolidował. Zaczęło nim rządzić kilka dużych firm, zaczęło nim rządzić mechaniki free to play bardzo mocno, czyli takie gry, w których no, gracz nie płaci nic, dopóki czegoś nie musi osiągnąć i wtedy musi jakby zapłacić dość dużo. I to w zasadzie ten rynek do dzisiaj tak wygląda, ile Polska słynie z gier, no typowych gier, które się kupuje przez platformy cyfrowe typu App Store, czy Steam, czy Google Play i tak dalej, to tak na dobrą sprawę zostało naprawdę bardzo niewiele firm typowo polskich, które na tym rynku pozostały, głównie przez konsolidację i głównie przez globalizację. Ale mając tę przewagę w postaci wiedzy o użytkownikach, w 2014 roku zaczęliśmy oferować to, co oferujemy dzisiaj. No oczywiście nie w tej formie jeszcze co dzisiaj, bo dzisiaj to już jesteśmy wiele lat później. To, co jest, bym powiedział, w wersji dorosłej, wtedy było w wersji dziecięcej. No, i to jest to platforma, która jest stosowana po prostu w biznesie, jest sprzedawana jako jeden produkt firmy, skonsolidowany, platforma Tribeware. Od 2002 roku też, i tutaj jest ta zmiana, tak, w wyniku tak zwanego odwrotnego przejęcia, jesteśmy na New Connect i to, co jakby pokłosiem tego jest dzisiejsze wystąpienie. Poproszę następny slajd. Nasz produkt, gdyby Państwo, jak powiedzieć najprościej o naszym produkcie, nie wchodząc w to, co bardzo lubię, czyli w długie dywagacje dotyczące tego, jak fantastyczne pod spodem są funkcjonalności. Ja na co dzień sprzedaję ten produkt, więc to jest mój konik, żeby tak o tym opowiadać. Też brałem udział w jego wymyślaniu, więc w ogóle jak moje ego, że tak powiem, bardzo lubię sobie podłechtać opowiadając o produkcie, ale jak powiedzieć o nim jak najprościej. Najprościej nasz produkt można opisać tak. Menedżer, wyobraźcie sobie Państwo, że macie w firmie menedżera, który realizuje pewien cel. Na przykład, nie wiem, musi dosprzedać ileś ubezpieczeń do szybek w telefonie komórkowym, do telefonów komórkowych. Firmy telekomunikacyjne, jak Państwo idziecie, kupujecie telefon, zazwyczaj, nawet nie tylko w firmie telekomunikacyjnej, wystarczy pójść do jakiegoś sklepu z elektroniką, zazwyczaj sprzedawca proponuje Państwu ubezpieczenie. No bo może telefon jest dla dziecka, może coś się może z nim stać, może się coś wydarzyć, no po co ryzykować. No i teraz zazwyczaj na poziomie firmy jest to pewien cel, to znaczy ktoś określił cel typu do, nie wiem, co najmniej 30% telefonów komórkowych chcemy dosprzedać ubezpieczenia szybko. W naszym systemie taki cel definiuje się przez kampanię i ta kampania to jest po prostu określenie, jak chcemy, żeby wyglądała ta sprzedaż. To nie jest tak prosto, że to jest tylko ile, bo to może być podzielone na pewne etapy, ale tutaj już tak obiecywałem, że nie będę wchodził w funkcjonalność, więc nie będę. Więc w najprostszy sposób można to rozumieć tak, że w naszym systemie jest to pewna kampania. Ta kampania zawiera cel, zawiera też pewne kroki dojścia do celu, włącznie z uczeniem pracowników, na przykład tego, jakie cechy ma to ubezpieczenie, co może, jakie są, jak o nim opowiadać klientowi i tak dalej. Ale kampania przede wszystkim zawiera także pewne wartości finansowe, czyli wartości pod tytułem, ile chcemy wydać na nagrodzenie pracownika za to, że on sprzeda te ubezpieczenie. Tak? No bo u nas jakby system opiera się mocno o nagrody. Tak jak w grach, to jest właśnie ta gamifikacja. No i ten menedżer po zdefiniowaniu takiego celu, zdefiniowaniu jak ten cel nam się tam rozkłada, ile chce na niego wydać, jak chce nagrodzić pracowników,
no, wysyła taką kampanię do realizacji. Pracownicy otrzymują zadania i są nagradzani za realizację tych zadań. Czyli za każdym razem, jak ktoś coś zrobi, czy sprzeda, czy nawet czasami zapyta klienta, albo nauczy się coś o tym produkcie, to dostaje nagrodę. System na bieżąco liczy, oczywiście, czy mamy zwrot z inwestycji, czy te nagrody nam się opłacają. Tak, to jest dość jakby istotne. Jak Państwo obejrzycie nasz fanpage na Facebooku, czy na LinkedInie, naszą stronę, zobaczycie, że my się tam chwalimy na przykład zwrotami z inwestycji. To są takie zwroty, które my liczymy w taki sposób, że jeśli pracownikowi dałem X nagrodę, to czy ta nagroda, że tak powiem, zwróciła się w postaci marży na produkcie. No, marży potem już, że tak powiem, wszystkim, co następowało wcześniej, czyli czy na przykład firma zarobiła, mówiąc wprost, na takiej pojedynczej sprzedaży, czy firma zarobiła na grupie tych sprzedaży, na wszystkich działaniach i tak dalej, i tak dalej. Tu znowu skomplikowana analityka, do której możemy, na której nasz system de facto funkcjonuje. No i teraz mamy menedżera, który realizuje, mamy pracowników, którzy klikają sobie w te zadania, dostają zadania, wykonują, jak wykonają zadanie, to dostają nagrodę. Aplikacja dla pracowników jest bardzo prosta, my doszliśmy, paradoksalnie tutaj nasz rozwój szedł w drugą stronę, od bardzo skomplikowanych pomysłów do bardzo prostych, ale to wynika z tego, że 80% naszych użytkowników stanowią pracownicy na pierwszej linii, czyli sprzedawcy w sklepach, w retailu, w farmacji, w instytucjach finansowych i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy ta akcja się zaczyna dziać, pracownicy zaczynają sprzedawać informacje, no to zaczynamy też zbierać wiedzę. Wiemy, kto jest lepszym sprzedawcą, kto jest gorszy, kto potrzebuje do uczenia, kto potrzebuje pomocy, wiemy, do kogo odesłać i tak dalej. I to uczenie działa się na dwóch poziomach. Dzieje się na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki poziom business intelligence, czyli ten menedżer widzi, jak mu idzie, jak wyglądają statystyki, jak wygląda analiza, a drugi poziom to jest, że pracownik widzi też po prostu, jak który z jego kolegów jest najlepszym sprzedawcą, może się z tymi osobami komunikować, platforma mu podpowiada, co powinien zrobić, ludzie dostają zadania, pod tym podziel się wiedzą, dyskutują jak na Facebooku o sprzedaży, czy o jakichś działaniach w firmie i tutaj zaczyna się dziać magia społecznościowa, to się dzieje ta psychologia, którą wynieśliśmy z gier, czyli tu oprócz gry mamy także współpracę między ludźmi. Czyli w najprostszym przypadku zadania i nagrody, w skomplikowanym dobór, uczenie się, psychologia społeczna. Przejdźmy dalej. Nasz model biznesowy jest jeszcze prostszy niż ten schemat, który był poprzednio na ekranie, bo on się składa z dwóch elementów. Jeden element to jest taki, że firma po prostu płaci za naszą platformę i to jest opłata za miesiąc, za użytkownika. I to jest typowy model software as a service, tak Państwo dzisiaj byście kupowali Microsoft Office. Z Microsoftem nas łączy to, że jesteśmy na tej samej chmurze, co Microsoft Office, czyli Microsoft Azure. To tak samo Państwo, jakby Państwo kupowali, nie wiem, licencję do jakiś system CRM, to jest dokładnie ten model. Liczba użytkowników, miesięczna opłata. Oczywiście klient zamawiający użytkowników, tym my możemy też tam zaoferować jakiś fajniejszy usług. Ale to jest jakby jeden model. Drugi model finansowy to jest model biznesowy, to jest model kampanii nagród, czyli my bierzemy procent od tego, ile klient wyda nagród swojemu pracownikowi przez nasz system. Oczywiście my te nagrody też obsługujemy, to znaczy dostarczamy punkty za punkty zebrane w naszym systemie, pracownik może sobie coś kupić, ale także za punkty zebrane w naszym systemie pracownik może sobie na przykład doładować kartę przedpłaconą. Jest to taki model, który my nazywamy modelem kampanijnym i on ma cechy modelu, cechy, bo nie jest to czyste success fee, takiego modelu success fee, no bo skoro klient wydaje pracownikowi nagrodę, to znaczy, że ten pracownik no coś temu klientowi przyniósł, więc chcemy mieć w tym swój procent od tegoż właśnie performance managementu, który oferujemy. Proszę dalej. No i tutaj oddaję głos Radkowi. Po wprowadzeniu możemy powiedzieć, jak ten model wygląda na liczbach za trzy kwartały 2022 roku. Tak, to ja sobie przejmę głos. Pozwolę sobie troszeczkę uzupełnić, czy przejść jak gdyby miękko z tego, co opowiadał Wojtek o modelu biznesowym i o tym, jak to wszystko działa, do sprawy finansów.
Po pierwsze, przy analizie, jeżeli Państwo zaglądają w nasze wyniki finansowe, to możecie zauważyć, że nie ma na przykład zapasów, tak? Wojtek mówi o nagrodach, ale tu wyraźnie mówimy, co widać na tym slajdzie, o kampaniach, czyli o środkach, które są przeznaczane na wynagradzanie motywacji. I te środki, my mamy spółkę zależną, jest to Logistotribe i po prostu ona się tym zajmuje, w związku z czym u nas to tylko się odbywa w zasadzie w jednym momencie, wpływ obciążeń dotyczących wydanych nagród równa się od razu przeksięgowaniu tego tych kosztów, od razu w przychody po naszej stronie. Czyli kampanie to są właśnie te nagrody, które zostały wydane przez naszą spółkę zależną dla laureatów konkursów uczestniczących na platformie z polecenia różnych klientów. Jak też Wojtek powiedział, część dotycząca SaaS-u, czyli ta, gdzie sprzedajemy licencje naszym klientom, stanowi jakąś taką też istotną część przychodów i ona jest taką bazą, którą bardzo chcemy rozwijać, czyli dążymy do tego, żeby to ona była głównym naszym źródłem przychodów w sensie utrzymania firmy i wpływu na EBITDA. Natomiast kampanie są rzeczami, którymi nie bardzo możemy moderować, ponieważ one są zależne od naszych klientów i od zadań, które mają czy stawiają dla swoich użytkowników. Mamy też część, która jest konsultingowa. Chodzi o to też, że trzeba pomóc klientom w wejściu na platformę, w pracy z ich użytkownikami i tutaj są właśnie opłaty, które dochodzą. I jakieś tam jeszcze mamy różne pozostałe tam rzeczy, które się dzieją w międzyczasie. Jak Państwo widzą, te główne cztery rzeczy generują nam przychody, które mają swoje koszty, to jest tutaj wszystko, co schodzi w dół na czerwono, czyli same utrzymanie platformy i koszty z nią związane są niewielkie. No to jest charakterystyczne dla firm IT. Kosztem dosyć dużym są te nagrody, które wydajemy i to jest też dosyć zmienna część, dlatego że czasami jest to więcej, kosztują nas więcej, czasami mniej. Jest to zależne od tego, co oferujemy klientom i od tego, co wybierają uczestnicy konkursów na platformie. No i część konsultingowa, po prostu musimy opłacić ludzi, którzy udzielają informacji, wspomagają i wspierają naszych klientów w platformie i w jej wykorzystaniu. To, co nam zostaje z zysku na sprzedaży, mamy podzielone na koszty sprzedaży i koszty ogólne. Muszę powiedzieć, że to jest w tym roku w ogóle mamy z tym, jest to dla nas trochę ciężko, ponieważ niestety firma się skupiła dosyć mocno na połączeniu, była to jest trwająca ciągle dla nas jeszcze sprawa, bo jak Państwo jako inwestorzy wiedzą, że to jest niedopuszczona seria akcji C, ponieważ chcemy dopiero ją wystąpić o dopuszczenie w momencie, kiedy będą wyniki roczne, które się zbliżają, będą za niecały miesiąc ogłoszone, więc w tej chwili te koszty jeszcze jakoś są już ograniczone względem tego, co były. To jest, jak wspomniałem, trwający proces, czyli po połączeniu oraz po przeglądzie zasobów, które mamy, one w tej chwili ulegają ciągle ograniczeniu, ale jeszcze ciągle jakąś są tam wagą w firmie. Firma od dosyć dawna już, mówię o One to Tribe spółce z o.o., która w tej chwili jak gdyby jest absolutnym dominantem w byłym JWA, dzisiejszym One to Tribe spółce akcyjnej, to EBITDA jest dodatnia już od dłuższego czasu, co Państwo mogą sobie też sprawdzić na wynikach, które podawaliśmy, są dostępne czy na stronie internetowej, czy były w związku z połączeniem przekazywane. Istotnym obciążeniem EBITDA jest amortyzacja, która wynika z wieloletnich nakładów ponoszonych na platformę.
To jest w sumie ponad 9 milionów złotych, które w trakcie paru lat żeśmy ponieśli, i to nie jest cały czas koniec, ponieważ ta platforma non-stop wymaga opieki i dalszego rozwoju, chociażby ze względu na sztuczną inteligencję, która jest potrzebna, czy na różne inne rozwiązania, które chcemy oferować bądź pokazywać naszym klientom, ale myślę, że o tym troszkę więcej Wojtek będzie mógł powiedzieć. W każdym razie jest to obciążenie, które jest dosyć istotne dla wyniku. Koszty finansowe szczęśliwie są malejące. Myśmy kiedyś jako spółka z o.o. jeszcze mieli obciążenia związane z obligacjami. W tej chwili już one jeszcze zdecydowanie przed połączeniem zostały wszystkie spłacone i w tej chwili to są tylko koszty, zwykłe koszty finansowe związane z działalnością bieżącą. Zysk netto też spółka notuje już od dłuższego czasu i po połączeniu też on jest i nie przewiduje to zmiany, żeby przeszło na czerwono, także tak to wygląda. Jak tutaj jeszcze Państwo widzą na dole notatkę mówiącą o tym, że część licencji mamy z pochodzenia zagranicznego, nad czym też pracujemy, jest to też proces raczej długotrwały, myślę, że to Wojtek opowie, że po prostu to w związku z tym, że pracujemy z większymi korporacjami, tam proszę spróbować do nich wysłać pismo kartką, myślę, że to zajmie trochę czasu, zanim tam się przetworzy, ktoś zrozumie, a zanim Państwo dojdą do wyniku, to też zajmie trochę czasu, więc my podlegamy tej samej procedurze, to wszystko trwa, przechodzimy przez szczeble decyzyjne, różne rozmowy, spotkania, więc to zawsze nam trochę zajmuje. Dodatkowo bariery językowe, które staramy się omijać, używając obcych języków, ale tak to mniej więcej działa. Myślę, że tyle chwilowo z finansów. Oddaję głos Wojtkowi dalej. I proszę o zmianę slajdu. Dziękuję. Oho. Halo, halo. Panie Wojtku, jest pan z nami? Tak. Zmienił się slajd, więc nie zauważyłem, że ten. Dzień dobry. Jeszcze jestem już z Państwem. Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, to w chwili obecnej głównym jakby mam takie, powiedział, dwa kierunki. Za obydwoma stoi sztuczna inteligencja. W jednym wypadku jest to po prostu wykorzystanie sztucznej inteligencji wprost, czyli mówiłem Państwu o tym modelu, w którym menedżer analizuje dane, analizuje wyniki, a pracownicy na bazie tego dostają na przykład kolejne przydziały, zadania. No w chwili obecnej już spieramy się bardzo uproszczoną formą machine learningu. Ja przepraszam, uproszczoną to jest osłabiacz, tak? No, powiedzmy sobie szczerze, jest to już taka forma, która jest lepsza nawet od naszych zagranicznych konkurentów. Niektórych, ale myślę, że za chwilę w większości. Natomiast docelowo chcemy, żeby to sztuczna inteligencja przydzielała ludziom zadania, ponieważ jeśli mamy tysiące osób, dystrybuujemy cel na tysiące osób, bardzo istotna jest tutaj personalizacja. Ja trochę o tej sztucznej inteligencji za chwilę powiem więcej. W chwili obecnej ten projekt jest dość mocno u nas jakby przyspieszył, jest rozwijany i nie ukrywam, że to przyspieszenie jest związane z tym, że kilka problemów, które mieliśmy na przykład z komunikowaniem się sztucznej inteligencji z pracownikami, rozwiązało nam GPT, czyli to, co przełamało jakby lody, bym powiedział, w dużej części rynku. I to jest jakby jeden element, czyli taka sztuczna inteligencja rozumiana jako sztuczna inteligencja wprost, czyli twardy algorytm, tak zwany deep tech, który gdzieś tam pod spodem sobie coś analizuje i mówi na przykład danemu pracownikowi, zresztą to jest Jan Kowalski, wczoraj zrobiłeś sprzedałeś 5 sztuk, dzisiaj odpoczywasz, albo dzisiaj, to z tym odpoczynkiem to nie jest żart, albo dzisiaj sprzedajesz 7, bo jesteś świetnym sprzedawcą, ale te 5 to nie jest zbyt dobrze, na tle innych doucz się, tutaj masz materiał szkoleniowy, tu jest, nie wiem, awatar, który ci podpowie, co powinieneś zrobić, żeby było lepiej. Jakby to jest sztuczna inteligencja rozumiana przez nas. Drugi model to jest intelligence augmentation, czyli takie rozszerzanie możliwości człowieka, bo to jest rozszerzanie intelligence
inteligencji człowieka, czyli ten pracownik pod ręką ma w naszej aplikacji coraz więcej funkcjonalności, które nie tylko są takimi stricte zadaniami, ale pozwalają mu się orientować w rzeczywistości. Dzisiaj to jeszcze nie są okulary takie, bym powiedział, jak nie wiem, Google Glass, że widzi to przez okulary na głowne, to wynika z tego, że tych urządzeń jest po prostu strasznie mało na rynku jeszcze i firmy nie chcą aż tak strasznie w nie inwestować, a dzisiaj to jest telefon komórkowy, czyli na przykład, nie wiem, w dużej firmie Vitae międzynarodowej, gdzie operujemy, pracownicy korzystają z naszej aplikacji, jeśli pokażą telefonem, nie wiem, na maszynę do pieczenia chleba, to dostaną na telefonie podpowiedź, jak z tej maszyny do pieczenia chleba korzystać. W przyszłości, gdy upowszechnią się okulary na głowne, to tak zwane augmented reality, prawdopodobnie będzie to możliwe za pomocą tego rozwiązania. Dzisiaj nawet tego nie zapowiadamy, gdyż tak jak mówię, penetracja tych urządzeń jest stosunkowo niska. Natomiast rynek ten rośnie tak szybko jak rynek AI, to znaczy ten rynek augmented reality, czego nie widzimy jeszcze, bo nie jest to w powszechnym użyciu, ale zaczyna głównie w użyciu wewnątrz firm, co widać na przykład po Google Glass, które zniknęło z rynku indywidualnego, a pojawiło się na rynku korporacyjnym, jest tam wykorzystywane. No jakby tutaj ma to duże znaczenie. Teraz jeśli chodzi o samą sztuczną inteligencję, oczywiście wiemy, że jesteśmy nie jedyną firmą na świecie, która zwłaszcza w dzisiejszych czasach opowiada, że zajmuje się sztuczną inteligencją. Natomiast no, jesteśmy jedną z nielicznych, która może się pochwalić, że to co budujemy, budujemy od wielu lat, bo budujemy od roku 2016, gdy wystartowaliśmy w takim konkursie, który się nazywa IBM Watson AI XPRIZE. Fundacja XPRIZE to jest fundacja, która odpowiada za dużą część przełomu, finansuje jakby, funduje dużą część przełomów technologicznych na świecie. Tam w tym konkursie dostaliśmy się do rundy drugiej, co było bardzo dużym osiągnięciem, bo tylko 11 firm z Europy dostało się do rundy drugiej. XPRIZE, żeby pokazać jakby skalę konkursu, to jest konkurs, który, nie wiem, w wyniku którego sfinansowano pierwsze prywatne loty w kosmos. XPRIZE zajmuje się, nie wiem, edukacją w krajach ubogich, wydobyciem minerałów na Księżycu i tak dalej, i tak dalej. To jest duża amerykańska fundacja, która zajmuje się przełomami w technologii, polecam odwiedzić stronę. My dotarliśmy tam dość wysoko, wymyślając algorytm, który balansuje zadania pracownika pomiędzy zadaniami pracownika a stresem, jakie te zadania wytwarzają, bo zawsze ubocznym kosztem zadania czy stawiania celu jest stres. Jeśli ten stres jest zbyt wysoki, no to pracownik nie podejmuje zadania, co więcej, następują także pewne efekty negatywne, czyli pracownik przestaje wierzyć w siebie, nie wykonał zadania, więc też oczywiście czuje, że coś zrobił nie tak, jak się od niego oczekiwało i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeśli stres jest zbyt niski, to też bardzo często ludzie nie podejmują zadań, tak? Bo jakby stres jest także czynnikiem motywacyjnym. Więc to jest taka delikatna równowaga pomiędzy stresem a wykonywalnością zadań. To jest jakby jeden element. Myśmy potem jeszcze to w kontekście już jakichś tam terapii medycznych i tak dalej, wystartowaliśmy także Viva Tech Challenge, czy też się dostaliśmy do finału, to bardziej francuskiej firmy Sanofi. Jakby w konkursie francuskiej firmy Sanofi występowaliśmy z Paryżu i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak jedno i drugie doprowadziło do badań już tutaj w Polsce, mimo że tak powiem, odpadliśmy z konkursu, to kontynuowaliśmy pracę nad algorytmem. W 2019 roku zaczęliśmy pracę nad modelem matematycznym. W 2021 roku ten model został opublikowany, możecie Państwo sobie go znaleźć. W Cambridge University, w takim czasopiśmie Mathematic in Industry Review, jest to przyjrzany model matematyczny obliczania dokładnie optymalnej motywacji w oparciu o czynniki takie jak stres, przydzielania zadań i tak dalej. To jest ten model, który sobie teraz stopniowo implementujemy. I to w zasadzie, jakby uchylając trochę rąbka tajemnicy, bo już nazwa pojawiła się przynajmniej w jednym artykule prasowym na rynku, to prowadzi do tego, na czym do implementacji tego modelu, a także połączenia go z GPT i z rozwiązaniami, którymi pracujemy teraz. I to, co za chwilę będziemy pokazywać, to jest podejście za chwilę, czyli w ciągu roku. Przepraszam, bo ja mam takie tendencje, żeby powiedzieć za chwilę, a potem ktoś mnie łapie za słowa, więc mówię, czyli w ciągu roku doprowadzi do powstania projektu, który ma obecnie roboczą nazwę Firewatcher, czyli Strażnik Ognia. To jest taki zespół, który ma prowadzić do tego, żeby, mówiąc, skąd się wzięła nazwa Strażnik Ognia czy Firewatcher, chodzi o to, żeby ogień w zespole nie ginął, czyli żeby zespół był zmotywowany za pomocą nagród, za pomocą przystępności zadań, za pomocą nauki, ale także Firewatcher to
po angielsku oznacza także strażaka po prostu. Czyli ten strażak ma także nie doprowadzać do sytuacji, w której nasi pracownicy się wypalą, czyli dostaną zbyt skomplikowane zadania. Na dzień dzisiejszy mamy tego model matematyczny, mamy gdzieś tam pierwsze eksperymenty. W chwili obecnej jest też szansa, że będziemy się posiłkować finansowaniem zewnętrznym, ale niekoniecznie być może emisją, dlatego że startujemy też w projektach unijnych dotyczących rozwoju modelu. Niemniej jednak niezależnie od tychże projektów model jest rozwijany w firmie. Oczywiście nam zależy, by rozwijać go szybciej, ponieważ wtedy wyprzedzamy konkurencję, dlatego z finansowania chcielibyśmy korzystać. Natomiast oczywiście, jeśli go nie dostaniemy, to też po prostu ten model dowieziemy, dlatego że jest to, bym powiedział, cel naszego systemu, żeby motywować pracowników, dowozić wyniki, a jednocześnie ci pracownicy, żeby nam się nie wypalali. Poproszę o następny slajd. To są firmy, które albo korzystają, albo po prostu większość z nich korzysta wciąż z systemu. Mamy to do siebie, że firmy pracują z nami bardzo długo, dlatego że jeśli firma zacznie korzystać z systemu, zazwyczaj zaczyna widzieć te zwroty z inwestycji i zaczyna się dziać, zostaje naszym stałym klientem po prostu, tak? Jest to zasługa naszego customer serwisu i zasługa też samej technologii. Dobrym przykładem jest tutaj Lidl, z którym już jesteśmy 5 lat, Play, z którym jesteśmy lat 7, Al Capone, z którym jesteśmy 2 lata, Sanofi, z którym jesteśmy bodajże 3 lata albo 4 i tak dalej. Mamy też na przykład tutaj Żabkę, z którą już nie jesteśmy, a byliśmy tam rok, ale większość klientów, którzy tutaj są, istotna część, na przykład Vision Express, w którym osiągnęliśmy ostatnio bardzo spektakularny sukces i to jest przykład jakby na to, dlaczego ten algorytm AI ma szansę powodzenia, dlatego że w Vision Express osiągnęliśmy na kampanii 1758% zwrotu z nagród. To Państwo możecie przeczytać o tej referencji i było to pierwsze, chociaż bardzo ręczne, wspomagane człowiekiem, zastosowanie algorytmu, nad którym pracujemy, powiedział przy takiej kampanii realnej. I strasznie w to wierzymy, bo jeśli Państwo sobie wyobrazicie, że mamy system, który może doprowadzać do takich zwrotów w setkach czy tysiącach procent z wydanych na pracowników na przykład sprzedaży pieniędzy, to jakby widzicie Państwo, że tutaj jest ten moment, w którym następuje pewna łatwość w pozyskiwaniu kolejnych budżetów od klienta, dlatego że jeśli my przynosimy sprzedaż, to system się zwraca. Tak? To znaczy tutaj jakby istotnym elementem naszego modelu wartości jest to, że klienci, którzy korzystają z naszego systemu i ten system ma się zwrócić. Oczywiście to nie jest tak, że zwraca się zawsze, bo mamy też przykłady, że tak powiem, porażek, gdzie gdzieś się nie zwróciło i się nie udało. Natomiast uczymy się, jak to robić, i po to jest też sztuczna inteligencja, jak to robić w maksymalnie powtarzalny sposób, czyli żeby to się zwracało zawsze, żeby w tych sytuacjach, w których czasami coś balansuje na granicy, nie wiem, dwóch miejsc po przecinku, jakiś cel, żeby jednak decyzję podejmował automat, a nie człowiek. Oczywiście weryfikując to przez człowieka, tu znowu nie chcę wchodzić w funkcjonalności, natomiast jedną z cech tej sztucznej inteligencji, na którą pracujemy, jest coś bardzo trudnego, ale też bardzo innowacyjnego, z czym wiążemy duże nadzieje, to jest wytłumaczalność sztucznej inteligencji, czyli ten nasz algorytm ma się za pomocą drugiego algorytmu, który go będzie kontrolował, wytłumaczyć, czyli jeśli pracownik dostanie nagrodę, nie wiem, 100 zł za coś, a oczekiwał, że dostanie 500, to system będzie mu w stanie powiedzieć, słuchaj, dostałeś to, bo wydarzyło się to, to, to i to. Tak? Czyli mamy tak zwany explainable AI, to jest absolutny top-topów, jeśli chodzi o innowacje w tej dziedzinie i tutaj wiążemy z tym duże nadzieje, nie tylko nawet biznesowe, ale także takie, że w momencie, kiedy firma wyjdzie na świat, będzie widoczna, a już jest troszeczkę widoczna, bo pewnie na wielu rynkach dla dużych potencjalnych międzynarodowych firm technologicznych, będzie to ważyło być może kiedyś o jakimś modelu typu przejęcie, inwestycja, wejście na kolejne rynki i tak dalej. Poproszę o dalsze. Dokąd zmierzamy? Poproszę dalej. Cele na lata 2023-2025. Chcemy być najlepszym narzędziem do wzrostu biznesu. I tutaj narzędzi do wzrostu biznesu, powinna być gwiazdka, narzędzi do wzrostu biznesu jest bardzo dużo, ale bazującym na wzmacnianiu ludzi, czyli tym, co obiecuje, między innymi obiecują pracę nad Firewatcherem, czyli że dajemy ludziom cel,
ludzie ten cel realizują, są nagradzani, podtrzymujemy ogień w zespole, czyli jest, następuje tak zwany efekt flow, to jest efekt psychologiczny, czyli jestem w fazie, realizuję kolejne cele, firma rośnie, ja rośnie, rosnę razem z nią. Tego sobie wszyscy życzymy zazwyczaj jako prezesi, jako szefowie firmy, żeby tak nasi pracownicy działali. No ale oczywiście musi być także pewien bezpiecznik, czyli że jeśli pracownik wypala się, no to dostaje cele mniejsze i to, co mówiłem, że to nie jest żart, że algorytm może także wysłać pracownika na zasłużony odpoczynek. Cele na dzień dzisiejszy my się reklamujemy bardzo mocno, to co Państwo pewnie zauważyli, jeśli zauważycie Państwo, jeśli wejdziecie na nasze media, wzrostami, czyli tym, że my faktycznie dowozimy wzrosty i to jest coś, co jeśli mówimy, że ma być najlepszym narzędziem wzrostu, no to reklamujemy się wzrostem, ale pod tym wzrostem są ludzie i ci ludzie też muszą być odpowiednio dopieszczeni. Więc jesteśmy takim narzędziem, które sprzedaje się do szefa sprzedaży i to jest bardzo fajne, bo budżety sprzedażowe nawet w przypadku kryzysu zazwyczaj nie maleją, ale pod spodem jest ten human touch, czyli ta strona ludzka, czyli drugą linią są HR-y. Dla porównania większa część naszej konkurencji, a mamy trochę konkurencji polskiej i zagranicznej, sprzedaje się głównie do HR-ów, czyli jako narzędzie tak zwane human capital management. Dla nas ten human capital management to jest punkt numer dwa, a nie punkt numer jeden. Punkt numer jeden to jest wzrost biznesu, dlatego że jeśli jest wzrost biznesu, to i kapitał ludzki będzie doceniany. Proszę dalej. Poproszę dalej, bo to już o tym mówiłem, czyli dobieranie celów. Olbrzymi wpływ na nasz wzrost będzie miał rozwój AI-a. To, co widzicie Państwo dzisiaj na rynku, czyli to, że pojawił się chat GPT, który przełamał, doprowadził AI na mass market, to jest tylko początek. To, co Państwo widzicie, to jest w ogóle dramatyczna zmiana na rynku. Kierunek rozwoju rynku plus minus technologicznego wygląda tak, że zaczyna się od pewnych rzeczy podstawowych, czyli duże firmy typu Google, Microsoft, Apple, no zbudowały pewną infrastrukturę, mieliśmy systemy operacyjne, mieliśmy chmurę, testowa granatowo. Na tej infrastrukturze pojawiają się społeczności, content, czyli no, korzystając z swojego iPhone'a możecie Państwo, nie wiem, obejrzeć film, możecie Państwo zakupić muzykę, społeczności, czyli może korzystamy z Facebooka, z LinkedIna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co będzie ustawiać Państwa uwagę na tych mediach, czyli to, co już dzisiaj podpowiada Państwu, jakie posty widzicie, jakie filmy są reklamowane, jakich znajomych podpowiada Państwu Facebook, to jest sztuczna inteligencja. I to samo się będzie działo na rynku zawodowym, to znaczy w tej całej olbrzymiej możliwości, z tych wszystkich olbrzymich możliwości ktoś będzie nam podpowiadał, jakie zadanie jest najważniejsze, jakie zadanie ma największy priorytet, na czym firma zarobi najwięcej i to też będzie sztuczna inteligencja. To widać znakomicie po właśnie czacie GPT, który służy idealnie do tego, żeby o coś zapytać, tak? Czyli z miliarda informacji, które zebrał z internetu, przetworzył, udziela nam sensownych odpowiedzi. Poproszę dalej. I to jest to, co my wierzymy i w czym w tym trendzie jesteśmy. Drugi temat to jest to, że działamy na rynku, który też ulegnie konsolidacji. Teraz jesteśmy trochę lepiej przygotowani niż na rynku gier social. Dlatego bardzo chcemy wychodzić na świat i dlatego bardzo mocno stawiamy na właśnie ten trend sztucznej inteligencji. Transakcją, do której się porównujemy, jest produkt bardzo podobny do naszego, aczkolwiek no dzisiaj my jesteśmy dużo mocniejsi naszym zdaniem od Kalibusa, od Clouda. SAP zakupił w 2018 roku za 2,4 miliarda dolarów. W zasadzie rynek troszeczkę jeszcze raczkował, ten rynek, na którym my jesteśmy. I to jest coś niesamowitego, no bo spółka miała wtedy przychody na poziomie 253 milionów dolarów. Tak, oczywiście to jest rynek amerykański, inne przeliczniki, ale to pokazuje jakby na czym skupia się uwaga dużych firm. I my chcemy w tej uwadze być, to znaczy chcemy przyciągać na siebie, że tak powiem, jakbyśmy oko Saurona, tym, że zajmujemy się sztuczną inteligencją we właściwym miejscu, we właściwym segmencie rynku. Przejdźmy dalej. Jak zamierzamy tam dojść dalej? Coś tu jest nie tak, ale zaczynamy od ekspansji. Jesteśmy w chwili obecnej, najbliżej nas jest ekspansja USA, Kanada, RPA.
Zresztą poprzednim razem na jednej z prezentacji powiedziałem, że jest przeddzień. Niestety ten przeddzień nam się trochę przesuwa, jak to zwykle bywa w biznesie, o tym też mówił trochę Radek. No po prostu trwają negocjacje i no, to chwilę jeszcze pewnie zajmie. Nie jestem w stanie Państwu podać terminu, zresztą byłoby to niepoważne i niezgodne z tym, że my powinniśmy to ogłosić na giełdzie. Przygotowani są rynki Niemcy, Francja, Szwecja, Dania, Turcja, Jemen. Niemcy to są takie rynki, gdzie po prostu działają już nasi klienci, którymi mamy relacje w Polsce. Po prostu w naturalny sposób przesuwamy się dalej. No i mamy kontrakty, kontrakty mamy głównie w krajach arabskich, to są firmy farmaceutyczne i tam jesteśmy na chwili obecnej. Przed pandemią jeszcze zwiedzaliśmy tutaj region. No oczywiście wiadomo, że w Rosji to już raczej nie będziemy przez najbliższe kilka lat. Myślę, że tutaj będą pytania, więc ja sobie to zostawię na etap pytań. Przejdźmy dalej. O naszym rozwoju już mówiłem. Jakby my opieramy ten rozwój na trzech elementach. Na dzień dzisiejszy jesteśmy narzędziem, które świetnie dowodzi zwrot z inwestycji w nagradzanie ludzi. Wzmocnimy to za pomocą sztucznej inteligencji. Na to chcemy potem nałożyć ten intelligence augmentation. Tu mówię o know-how. O pozycjonowaniu na rynku to pozycjonujemy się jako partnerzy z partnerami. Naszymi partnerami są duże firmy technologiczne. Jest to Microsoft, czyli no, największa firma technologiczna, jedna z największych na świecie, jedna z trzech największych. EY od strony konsultingowej, od strony płatności elektronicznej jest to Edenred. Jeśli chodzi o community, czyli takie będzie wspólnota firm, to jesteśmy w chwili obecnej też staramy się, żeby w tym community, czyli w takim rozumieniu no, w organizacjach typu Express Alumni czy Factory Berlin to jest taki powiedział coworking, ale stowarzyszenie w Berlinie być. No i to, o czym mówiliśmy też, chcielibyśmy, żeby nasza firma była notowana przez analityków rynku, odnotowywana, analizowana przez analityków rynku, takich jak Gartner czy Forrester na rynku zagranicznym, dlatego że polskie firmy tam zazwyczaj nie występują, natomiast uważamy, ja pracowałem z Gartner partnerem, uważam, że to jest moment, w którym to jest miejsce, w którego duże firmy wybierają sobie partnerów technologicznych, kupując na rynku raporty od na przykład dużego analityka i patrząc, która firma w jakim miejscu jest. Czyli to, że będziemy na przykład mieli najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję nagradzającą pracowników na rynku, to jedno, ale musimy być jeszcze widoczni wśród analityków, a nie tylko w reklamach internetowych. No i działania sprzedażowe, istniejący klienci, to jest oddzielnie dzisiaj. Sieć partnerska to jest coś, co budujemy, ale staramy się to mieć mocno pod kontrolą. No i ewentualne przejęcia, to sobie zostawiamy na przyszłość, ale dość poważnie to rozważamy, ponieważ na niektórych rynkach mamy, to już wiemy, bo na tych rynkach albo jesteśmy, albo właśnie tam wchodzimy, mamy firmy, które są podobne do nas, ale na przykład o mniejszym poziomie zaawansowania, albo nie posiadają technologii, posiadają słabszą technologię, mają klientów, których można ewentualnie przejąć poprzez po prostu przejęcie spółki i wprowadzenie tam naszego rozwiązania. Takie analizy wykonujemy i też ta współpraca z analitykami rynku do tego ma doprowadzić, żebyśmy wiedzieli, która z nich ma największy potencjał do zakupu, ale to jest na przyszłość i gdybyśmy rozważali ewentualną emisję, bo kilka razy przy poprzednich przynajmniej prezentacjach to padło, na dzień dzisiejszy nie mam konkretnej daty, że będziemy robić emisję, ani po co i tak dalej, ale gdybyśmy kiedykolwiek planowali emisję, to moim zdaniem pod takie działania, czyli globalizację na przykład przez przejęcia, ewentualnie się okaże, że AI potrzebuje większych funduszy i szczególnie już, ale już na siebie zarabia, tak mówiąc też wprost. To chyba na tyle, ja trochę przedłużyłem, więc będą pytania, więc proszę o pytania. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję tutaj za tę prezentację. Co do kwestii pytań, oczywiście przechodzimy do naszych Q&A-ów. Pierwsze pytanie od naszego widza. Czy widzą państwo możliwość rozwinięcia aplikacji na sektor związany ze szkolnictwem? Integracja z dziennikiem elektronicznym i kieszonkowym od rodziców. Nie planowaliśmy tego. Oczywiście widzimy, to znaczy ja jestem, że tak powiem, z natury dyrektorem rozwoju. Oczywiście widzę ten obszar, ale nie, na razie nie planowaliśmy. Na razie jest to,
Myśleliśmy o tym, kilka razy ten temat się pojawiał, nie mamy takiego planu, co nie znaczy, że on się nie pojawił. Ja może dodam, że w zeszłym roku myśmy analizowali, mieliśmy zapytanie w tej sprawie od jednej z firm i to tylko tyle, żeśmy sobie poanalizowali, porozmawiali, ale to jest tak, jak Wojtek mówi, to po prostu mamy tyle innych rzeczy do zrobienia i dosyć jesteśmy sfokusowani zupełnie na innych rzeczach i zdajemy sobie sprawę, że taki rynek istnieje, ale w tej chwili... Znaczy on jest nawet dość atrakcyjny, w sensie tak biznesowo, natomiast po prostu my nie mamy tam, działamy na trzech rynkach, tak żeby było jasne, retail, farmacja i finanse. I to są takie trzy główne rynki, żeby było w Polsce, tak, farmacja za granicą, retail też zaczynamy wychodzić za granicę i teraz my mamy, nawet nasza sprzedaż tak wygląda, że mamy po prostu człowieka, nasza sprzedaż jest jednocześnie specjalistą od farmacji, mamy specjalistów od retailu, mamy specjalistów od finansów, dołączył do nas jakby szef takiego, przyszły szef sektora finansowego tutaj i po prostu bardzo sobie cenimy taką wiedzę dziedzinową, no plus trwa połączenie, jesteśmy sfokusowani na tym, żeby bardzo szybko urosnąć na tych rynkach, gdzie jesteśmy. No i oczywiście, jeśli się okaże, że ten rynek edukacyjny nam się pojawi, to zaatakujemy. Myśmy historycznie też tam byli, bo myśmy robili projekty edukacyjne. Także my doceniamy wagę tego rynku, natomiast też doceniamy to, że trzeba mieć do niego trochę osobny zespół. Kolejne pytanie dotyczy tego, które branże są najbardziej dochodowe. Tu już Pan poniekąd odpowiedział na te pytania, to ja może trochę głębiej zadam to samo pytanie. Dlaczego akurat te branże, dlaczego akurat retail, farmacja i finanse? Z czego to wynika? Retail jest najbardziej dochodowy ze względu na skalę, dlatego że jeśli mówimy o na przykład sieciach sprzedaży dużych, to są tysiące ludzi i my obsługujemy te tysiące na samym końcu. To nie są, to jest nasza konkurencja bardzo mocno styka się z tak zwanym, uderza bardzo mocno w rynek white collars, czyli pracowników biurowych, tam gdzie są duże fajne benefity, premie i tak dalej. Ci pracownicy zazwyczaj są przebodźcowani, bo mają wszystko od siłowni do owocowych czwartków i są głównie pod opieką działu HR. Tam się nie generuje bezpośrednio sprzedaży. W przypadku retailu sprzedaż bezpośrednio generuje się na kasie i na tym, jak się zostawiona półka, zorganizowany sklep i tak dalej, ale generuje się na froncie. My zajmujemy się pracownikami frontowymi i to jest jakby nasz wybór, co oznacza, że być może w naszej aplikacji nie ma, nie wiem, wspaniałej gry w budowanie miasteczka, ale pracownik dostaje zadania, z którym jak się zapozna w 10-15 sekund, to wie, co robić. Tak, bo to też mamy takie produkty konkurencyjne, gdzie się coś buduje, wymyśla i tak dalej. U nas to jest jak system do zarządzania wojskiem. Tak bym to powiedział. Oczywiście z takimi cechami gry to nie jest tak, że to jest tak strasznie na poważnie. Natomiast to jest jakby nasz cel. Co więcej, my widzimy tutaj swoją misję bardzo mocno, to znaczy pracownicy frontline'owi generalnie na świecie są słabo wzmacniani, o tak bym to powiedział. Więc my stanowimy takie wzmocnienie, komunikację dla tych pracowników, którzy są na froncie, bo oni generują biznes firmy i dopóki oni generują biznes firmy, generują biznes dla nas. Więc to jest retail. Retail ma bardzo dużą masę. Pracownik oczywiście stosunkowo jest, no to zależy gdzie, bo duże sieci retailowe różnie, no, zagraniczne sieci mocno dobrze wynagradzają pracowników, to no, zależy, nie chcą tu wchodzić, bo wchodzimy w politykę poszczególnych klientów, ale to zależy od klienta. Drugi temat to jest farmacja. W farmacji też mamy olbrzymią grupę tak zwanych przedstawicieli medycznych, przedstawicieli aptecznych, ludzi, którzy po prostu, no też tutaj jest trochę inna sytuacja, bo tu skala jest mniejsza, a pracownicy są dużo bardziej wynagradzani. Bardzo często taki przedstawiciel medyczny jest po prostu lekarzem, czyli on jakby, to jego wynagrodzenie jest istotnie większe, tak? No nie, samochód służbowy więcej zarabia i tak dalej, no ale też tutaj jesteśmy w stanie to robić. Tutaj bardziej jest kwestia rozproszenia, tak? Czyli mamy kilka tysięcy osób, ale oni są na przykład, nie, w Polsce, w Bahrajnie, w Londynie, w Berlinie i tak dalej i prowadzimy jedną kampanię, tak? Na przykład dla nich wszystkich. I to już jest takie coś, co bym powiedział, co też spełnia skalę masowości, natomiast oczywiście tutaj nagrody, ten poziom nagradzania jest istotnie większy. No i pracownicy finansowi to są wszyscy frontline'owi pracownicy finansowi, czyli contact centers, przedstawiciele ubezpieczeniowi i tak dalej. Znowu grupa, która bardzo często jest, no nie wiem,
Jak weźmiemy skalę dla jednej organizacji finansowej, to tam jest 5 rodzajów umów dotyczących współpracy. Od umowy o pracę do fakturowców, czyli tak zwanego modelu B2B. Bardzo duże zmienne wynagrodzenie i tak dalej. Tutaj duży wpływ ma to, jak się tych ludzi wynagradza, kiedy oni dostają nagrody, jak szybko, jaki jest procent od produktu i tak dalej. Więc to jest taki nasz rynek. Czyli mówiąc wprost, ta nasza platforma jest dla frontu. Wszędzie tam, gdzie na froncie można zostać wynagrodzonym, my działamy i te trzy branże w tych obszarach, pracownik frontowy w każdej z tych branży ma bardzo podobne potrzeby, czyli jest wynagradzany w sposób zmienny, wpływający na jego zachowanie, w locie, w biegu. I to jest to, co my zapewniamy. Co też jest pewną odpowiedzią na to, dlaczego się jeszcze nie zajęliśmy edukacją, no bo edukacja to jest jednak inny styl życia, tak, niż pracownik frontowy, nie wiem, kasjer w sklepie. Kolejne pytanie chciałbym zadać na temat uczenia maszynowego, dokładnie jakby modelu, który Państwo wykorzystują, Państwa firma. Było wspomniane o właśnie tworzeniu określonych modeli. Czy te modele są oparte, są stworzone w taki sposób, że wyszukuje po prostu najlepsze działanie, bazując na bazie największej efektywności, które ma, czy dodatkowo jeszcze odpowiednio klasyfikuje danego pracownika, jako na przykład ten, którego motywuje jedno bądź drugie. Pytam się, bo temat uczenia maszynowego jest raz na topie, dwa niezwykle też intrygujący, no a trzy jeszcze cały czas mówimy tutaj o zarządzaniu też motywacją pracowników, która jest bardzo, można powiedzieć, ulotnym narzędziem, bo ciężko jest tak naprawdę zmierzyć, jak bardzo ktoś jest zmotywowany. No to jest, jakby, żeby to powiedzieć, my korzystamy z takiego modelu, który bazuje na probabilistyce, czyli na rachunku prawdopodobieństwa. Mówię o modelu matematycznym, bo implementacja jakby techniczna to jest jakby, ale model matematyczny dobrze wyjaśnia, co z czego wynika. Model matematyczny polega na tak zwanych procesach decyzyjnych Markowa i są to tak zwane optymalizacje. Znaczy jest to optymalizacja pewnych przejść pomiędzy pewnymi stanami. Czyli proszę sobie wyobrazić, że mamy pracownika w stanie, nie wiem, X i ten stan oznacza, oczywiście maszyna ma to opisane numerkami, ale ten stan oznacza, że nie, ten pracownik jest, nie wiem, zrealizował ostatnio cel w jakimś tam poziomie, jest na jakimś tam poziomie zaangażowania albo stresu, my stosujemy zaangażowanie trochę wymienne ze stresem, może tam być jeszcze wskaźnik w tym stanie dotyczący, nie wiem, jakiejś pamięci, co on pamięta, w sensie, czy na ile my oceniamy, że jest korelacja z poprzednimi działaniami, czy na przykład, czy pamięta, co miał robić i tak dalej, czy mu trzeba przypomnieć i tak dalej. No jest w jakimś stanie. No i z tego stanu mamy pewne prawdopodobieństwa przejścia do innych stanów. Czyli mamy pewien oczywiście stan docelowy, do którego chcemy, żeby on doszedł i chcemy go za to nagrodzić, no ale także jest prawdopodobieństwo, że na przykład w następnym roku ten pracownik nam się wypali. I na bazie tych prawdopodobieństw, czyli tego, że wiemy, że na przykład chcemy, żeby on doszedł, sprzedał trochę więcej za, nie wiem, za ileś następnych stanów, czy przeszedł ileś tam następnych ścieżek. Na bazie takiego prawdopodobieństwa, które wynika, tak jak tutaj Pan wspomniał, z przeszłej historii, gdzie my gromadzimy informacje o tym pracowniku, ale także o innych pracownikach, tak, i tak dalej. Na bazie tego jest opracowana tak zwana polityka, po angielsku policy, czyli jaką nagrodę dostanie za przydział, za przejście do następnego stanu, jak zareagujemy, jak on z tego stanu nam wypadnie i tak dalej, i tak dalej. Na tym polega to się nazywa procesy decyzyjne Markowa. No i tutaj oczywiście algorytmów może być wiele. Na takie procesy występują także, nie wiem, przy uczeniu, czy tak zwanym deep learningu, czyli z wykorzystaniem sieci neuronowych, jakby można implementować takie modele, ale nie tylko. Tutaj jest jakby też jakby takie uczenie Bayesowskie, czyli jakby określanie pewnego prawdopodobieństwa przejścia do następnego stanu. No już nie chciałbym wchodzić w kwestie techniczne, natomiast idea jest taka, że personalizujemy to, co dostaje pracownik, biorąc pod uwagę jego historię, jego aktualny stan, oraz wiedzę o tym, jak normalnie ludzie nam się zachowują, będąc w podobnym stanie, czyli wcześniej mieliśmy pracownika w podobnym stanie, daliśmy mu X i na przykład spadło mu zaangażowanie, daliśmy mu cel X i spadło mu zaangażowanie, personalizujemy zadanie
pod kątem tegoż pracownika. Czyli on dostaje zadanie, które jest pod niego, dostaje zadanie z celem pod niego, dostaje zadanie z nagrodą pod niego i tak dalej. To jest jakby taki końcowy cel naszego algorytmu. To, co dzisiaj jest na platformie, to już jest, bym powiedział, segmentacja tych pracowników, czyli dzień ich na grupy. To jest budowanie, możliwość przypisania każdej z grup indywidualnych scenariuszy i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka, bym powiedział, podbudowa operacyjna jest bardzo prosty element. Właśnie, bardzo proste to jest osłabianie, bo ja jestem matematyką, informatykiem z wykształcenia, więc mam tendencję do osłabiania, ostatnio koledzy mi zwrócili uwagę. Jakby mamy już podbudowę, która działa dobrze, a w chwili obecnej chcemy, żeby to działało jeszcze lepiej. Czyli od strony matematycznej to są procesy decyzyjne Markowa, sprawdzanie, w którym stanie mamy pracownika, personalizacja, to są zagadnienia personalizacyjne, optymalizacyjne. Od strony takiego, bym powiedział, technologicznej, to tu jest kilka algorytmów, że tak powiem, rozważanych. Na dzień dzisiejszy to są drzewa decyzyjne, docelowo to ma być, to prawdopodobnie skończy się na jakimś deep learningu. Pewnym zagadnieniem tutaj jest wytłumaczalność, to znaczy my działamy w takim obszarze, który jest związany, tak wspomniałem, z motywacją, z nagradzaniem ludzi, z pewnymi rzeczami takimi bardzo delikatnymi, więc pewne algorytmy, na przykład deep learningowe, no nie pozwolą nam zrobić takiego w pełni wytłumaczalnego procesu, dlaczego ktoś coś dostał, tak? Dlaczego ja dostałem nagrodę 50, a Tadek za to samo dostał nagrodę 40? No, prawdopodobnie dlatego, że Tadek był bardziej, nie wiem, bardziej zmotywowany, bardziej zaangażowany od ciebie, a tobie daliśmy to trochę więcej, bo byłeś... Ale mniej, jak dostał mniej. Jak dostał mniej, to nie, tak? Ale to wyjdzie z sieci neuronowej, tak? Z jakiegoś mózgu, tak? Więc jak taki pracownik przyjdzie do swojego szefa i spyta się, dlaczego ja dostałem tyle, no to ciężko będzie mu to wyjaśnić. Więc tutaj staramy się wyważyć te różnice. Model matematyczny w ogóle jest dostępny, tak wspominałem, jeśli ktoś z Państwa by chciał się poczytać sobie te wyrównania, to on jest dostępny w tym Cambridge University Press, on jest dostępny w sposób otwarty. Zastanawiamy się także nad tym, czy część modelu tego technicznego też nie powinna być otwarta. To też wynika z wyjaśnialności. To znaczy, że w razie czego my możemy, nie wiem, jak ktoś nam zarzuci, że nie wiem, tam gdzieś pod spodem coś losowo działa, a nie w sposób przewidywalny, no to my możemy odesłać do modelu, który jest dostępny jako open source, tak, i każdy sobie może taki model uruchomić i pobawić. Oczywiście to jest pytanie, wyważenie pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa i tym, na czym my chcemy zarabiać, a algorytmem, ale algorytm jest bezużyteczny bez danych. My zbieramy miesięcznie średnio na jednego klienta 2,5 gigabajta danych dotyczących zachowań pracowników, tak, zanonimizowanych, tutaj chciałem powiedzieć. Tak, czyli takich, które tam no, pozwalają nam budować ten model. Tak. W sztucznej inteligencji zawsze jest to, że jedną rzeczą jest algorytm, a drugą są dane. Jak popatrzymy na przykład na GPT, to można znaleźć w sieci implementacje na przykład transformerów takich podobnych do czata GPT, ściągnąć sobie open source. Tylko co z tego, jak nie ściągniemy do tego całego internetu i trzeba go nauczyć jeszcze tego wszystkiego. Więc my tutaj jesteśmy w takiej podobnej sytuacji. A proszę powiedzieć, w jaki sposób platforma jest w stanie gromadzić informacje odnośnie poziomu stresu pracownika? Poziomu stresu w chwili obecnej stosowaliśmy, w chwili obecnej jeszcze nie gromadzi, jeszcze będzie gromadzić. Na razie skupiliśmy się trochę na alternatywie, czyli na zaangażowaniu. Jeśli chodzi o stres, to planujemy projekt badawczy dotyczący kilku metod stresu. To, co rozważaliśmy przy projekcie XPRIZE, to było PSS, czyli to było Perceived Stress Score, czyli to są takie algorytmy, to są znormalizowane scenariusze, znormalizowane testy psychologiczne dotyczące stresu, czyli platforma co jakiś czas pyta się pracownika, jak on się czuje zestresowany. Tu jest pewien przeskok, ponieważ stres obiektywny to jest co innego niż stres subiektywny, to znaczy pomiar na przykład za pomocą zegarka z tak zwanym heart rate variability czasami wykazuje zupełnie co innego niż nam pracownik mówi, bo to już sprawdzaliśmy. Zresztą ja mam odpalony non stop pomiar stresu. Musiałem sprawdzić, jak jest teraz. Nie, teraz jestem w miarę niezestresowany. 68% jestem niespokojny. Więc to jest pomiar stresu jest albo arkuszami, PSS-em, albo fizjologiczny pomiar taki z stresu. W chwili obecnej duża część tych urządzeń, które my już nosimy, one są w stanie mierzyć albo HRV, czyli heart rate variability, czyli zmienność rytmu serca, albo uproszczoną wersję, czyli pulse rate variability, czyli zmienność pulsu. I to też wskazuje na stres, ale są też algorytmy pośrednie, można mierzyć stres nawet z ruchu myszką, czy z
nie wiem, z temperatury skóry i tak dalej, tak? Ale oczywiście wybieramy te rzeczy, które nie są. No można też mierzyć, mierząc poziom kortyzolu we krwi, ale nie sądzę, żeby to było efektywne w środowisku, nie wiem, pracowniczym, że my co jakiś czas pracownika wysyłamy na badanie krwi. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście jest to, że poziom stresu też przekłada nam się na poziom zaangażowania. To znaczy my mówimy, że w momencie, jak jest zbyt wysoki poziom stresu, to ten pracownik nam odpada, spada nam jakby flow, a poziom zaangażowania już jest związany na przykład z czymś, co myśmy mierzyli i co jest tak zwaną podejmowalnością zadań. Czyli my dajemy pracownikowi zadanie, on go nie podejmuje. My bardzo dużą uwagę przywiązujemy nie tylko do tego, czy pracownik wykonuje zadanie, ale czy on je podjął. Tak? W momencie, kiedy poziom stresu jest w zespole ok, to ta podejmowalność jest bardzo wysoka. To znaczy ludzie podejmują zadania, prawie wszystkie, które dostają, to jest 80%. Tak? Natomiast w momencie, kiedy stres zaczyna się pojawiać, zaczyna się pojawiać zdenerwowanie, to bardzo szybko pikuje, tak? Czyli ta podejmowalność spada tam do jakichś 30-40%. Tak? Czyli jakby widać tutaj takie efekty pośrednie. Natomiast to jest coś, co widać tutaj takie efekty pośrednie. Natomiast to jest coś, co jeszcze będziemy badać na pewno. To jest coś, co będziemy jeszcze badać. Na pewno dzisiaj zaangażowanie jest good enough. To znaczy, jeśli widzimy, że nam się przestaje ktoś wykonywać zadania, to najprawdopodobniej problemem jest to, że on nie wierzy w to, że wykona zadanie, czyli na przykład zadanie postawiło go w sytuacji stresowej. Sytuacja stresowa to jest zgodnie tam z badaniami Roberta Karaska. Sytuacja, w której stracimy kontrolę nad wymaganiami, jest taki model demand control model, my sprawdzamy, w której tam miejscu w tym pracownik jest. To jest coś, co jeszcze na etapie tego projektu X-Price wymyśliliśmy. Więc to jesteśmy w stanie sprawdzać, to jest efekt, to jeszcze nie jest przyczyna. Tak byśmy chcieli mierzyć przyczynę. Ja tu mogę długo opowiadać, naprawdę jeszcze wyciągnę zaraz dane naukowe, także... Ja rozumiem, no to jest bardzo niezwykle ciekawy temat, no, nie mamy niestety akurat aż tyle czasu, żeby właśnie zgłębić go tak, jakbyśmy chcieli, natomiast pytanie mam do pana Radosława, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jak również nowe rynki do zdobycia, jakie pan widzi właśnie tutaj potencjał rozwoju, jeżeli chodzi o nowe rynki, jakie i jak to może się przełożyć właśnie finansowo dla spółki? Znaczy, jak pan i państwo widzicie i słyszeliście, Wojtka dosyć trudno upilnować, więc on oczywiście operuje świetnie różnymi rzeczami. To są pojęcia, których używa, są z nim na co dzień, to nie są wyciągnięte z encyklopedii. Więc oczywiście on jest tym wizjonerem, który buduje pewne rzeczy, więc myślę, że cały ten rozwój, który będzie, to jest dokładnie jego dziecko, on to wszystko jak gdyby planuje. Myślę, że te jakieś rynki, które chcemy zdobywać, to tak jak on wspominał, tak? Jeżeli chodzi o wyjście czy segmentację klientów w Polsce czy poza, to już mamy w miarę określoną na jakieś tam konkretne części, którymi jesteśmy zainteresowani. Jeżeli chodzi o wyjście dalej na kraje, to też to jest zależne od paru rzeczy i tak jak już ja wspominałem, trwa to zwykle, ponieważ rozmawiamy z korporacjami. Jeżeli chodzi o to, co my z giełdy wykorzystamy, to też jest zależne od tego, jak nam będą pewne rzeczy szły. W tej chwili jesteśmy w trakcie, Wojtek też już o tym wspominał, jakichś badań, na które zamierzamy pozyskać środki. I natomiast może się okazać, że na przykład projekt jest na tyle ciekawy albo na tyle rozwojowy, że rozważymy opcję związaną z nową emisją czy czymś. W tej chwili nie mamy tak skonkretyzowanych rzeczy, bo to tak jak mówię, Wojtek pędzi z pomysłami i jedzie z tym do przodu, a ja tam próbuję te zaplecze jakoś ogarniać i nie jest to chyba... Tak trudno mi o jakichś takich decyzjach istotnych związanych na przykład z giełdą właśnie przede wszystkim tutaj ogłaszać czy coś stanowić. Myślę, że zapraszam do śledzenia tego, co się z nami dzieje, bo na szczęście zaczęto nas zauważać jako spółkę i nasze rozwiązania. Cieszy nas to wszystko bardzo. Prowadzimy webinary, mamy różne kampanie informacyjne, więc zapraszam, bo to myślę, że takie spotkanie, to jak dzisiaj, to dziękujemy. Była to świetna okazja do przedstawienia firmy i paru rzeczy i wizji, które gdzieś kierują. Natomiast takie konkretne, one się dzieją na bieżąco, więc albo zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, albo zaglądania na stronę. Zwykle są ciekawe zdarzenia. Dzisiaj był jakiś webinar, który był bardzo ciekawy, jakimś się echem odbył i tak dalej. Także tyle bym chciał powiedzieć w tym zakresie.
Tak, ja chciałem dodać tyle, że my teraz planujemy taką serię wydarzeń dotyczących edukacji rynku, więc to, o co pan pytał w szczególności, to jest sztuczna inteligencja, psychologia, stres i tak dalej. To będą poszczególne wydarzenia poświęcone, prowadzone przez różne osoby. Dzisiaj akurat Witek Węgorkiewicz od nas prowadził kwestie dotyczące, który jest u nas jednym ze sprzedawców, jest też lekarzem, który się, że tak powiem, ma background, który go uprawnia do tego, żeby mówić o neurologii na przykład, o tym, jak się budują pewne rzeczy w głowie człowieka. Więc to jest jakby jeden element. Jeśli chodzi z kolei o potencjał, to znaczy, bo też jak ja odczytuję pana pytanie też o potencjał dotyczący tego rynku globalnego. Rynek polski to jest, znaczy, my o tym nie mówimy trochę z szacunku do wyzwania, tak by to powiedzieć, dlatego że rynek polski to jest naprawdę w tym obszarze to jest jakieś kilka procent, małe kilka procent rynku globalnego, tak? To znaczy dla nas wyjście na świat jest po prostu zmianą w ogóle skali działania, tak? To bym tu powiedział. Te wszystkie metodyki dotyczące, nie wiem, oceny wielkości rynku, czy to jest target market, czy achievable market i tak dalej, to na dzień dzisiejszy się działa z Polski. Bardzo często przy różnych dokumentach unijnych trzeba to wypełniać i nie wiem, wypełniają to firmy, które działają tylko na polskim rynku, tylko w Polsce. To w ogóle nie są żadne reprezentatywne cyfry, tak? Dlatego że na dzień dzisiejszy się patrzymy, nie na, jeśli wybierzemy sobie jedną firmę farmaceutyczną, z którą działamy, tak? I z którą już wychodzimy na świat, tak? No to rynek polski to jest, nie wiem, 3-4% tego, co możemy uzyskać, wchodząc na wszystkie kraje na świecie, z jedną firmą, tak? Dlatego nas strasznie, jakby naszym celem takim, bym powiedział, podstawowym, nawet nie jest ten AI, bo ten AI to jest to, żebyśmy mieli amunicję do konkurowania. Natomiast to jest wyjście po prostu, to jest wyjście na świat, tak? To jest bycie w innym zupełnie, w innym miejscu, tak? Zresztą to widać też po spółkach growych, tak? Na przykład gry, z których się wywodzimy. Jak popatrzymy na CD Projekt, patrzymy, czy nie wiem, ile będzie mieć studios, tak? Z wycenami miliardowymi, tak? Spółki. To te spółki mają stosunkowo małą sprzedaż na rynku polskim, tak? Przez populację, przez to, że no nie jest to najbogatszy rynek w Europie nawet. Chociaż dość szybko się rozwijający też jest tak, że rynek się powinien oceniać przez pryzmat rozwoju, tak? Nam się dobrze na przykład rozmawia z sieciami, które wchodzą do Polski. Na przykład sieciami sprzedażowymi, retailowymi, tak? Bo to są sieci, które mają tę potrzebę, żeby motywować pracowników, czasami bardziej te sieci, które są tu od dawna. Więc to jest to. Tak, także jak na dzień dzisiejszy bym oceniał, że nasz potencjał rynkowy my realizujemy w kilku procentach, potencjał do wzrostu jest gigantyczny, ale oczywiście, no i też ten rynek, oceniając z perspektywy konkurencji, ten rynek, oprócz tego dużego przyjęcia, które było z Kalidusem, my naprawdę posiadamy analizów, jemy w chwili obecnej około 15 firm, z tego 2 czy 3 są z Polski, ale nie działają praktycznie na rynku zagranicznym. 11 to są firmy zagraniczne, które tam analizuję na podstawie danych z jakiegoś G2 i z innych serwisów. I tam nie ma takiego dominującego lidera. Jest jedna firma izraelska, z którą konkurujemy, która jest po prostu dużo lepiej finansowana, bo ona tam pozyskała kilkadziesiąt milionów dolarów finansowania, ale no, w tych miejscach, w których się zetknęliśmy, wygrywaliśmy. Także ja uważam, że tu jest ten potencjał, jak pan pytał, potencjał międzynarodowy, to on jest gigantyczny. No oczywiście trzeba mieć pomysł na to, jak doprowadzić do samej ekspansji. My te pomysły testujemy, tak? My to testujemy na zasadzie licencjonowania, na zasadzie partners, na zasadzie być może przejmowania jakichś spółek. Jakby patrzymy po prostu, co nam, co daje najlepsze efekty. Nie chcemy się zafiksować na jednym modelu, bo już kiedyś tak próbowaliśmy robić. Kiedyś mieliśmy taką decyzję, że będziemy robić przez partnerów i to była porażka. Więc teraz próbujemy kilka modelów, a druga rzecz jest taka, że na ten projekt Firewatcher, o którym mówię, też należy popatrzeć w taki sposób, że on dzisiaj AI niesie. Dzisiaj AI to jest fala nośna, tak? Social media 10 lat temu, tak? AI to jest fala nośna i tutaj po prostu to jest ten model, w którym my jesteśmy, to co Radek mówi, zaczęliśmy być zauważani, nie tylko w Polsce, bo też zaczęliśmy być zauważani za granicą, no bo w pewnym momencie, jak inwestorzy zobaczyli, zwłaszcza na przykład inwestorzy zagraniczni, zobaczyli przełom związany z ChatGPT, to zaczęli się z siebie pytać, no dobra, co jeszcze z takiego w AI, co jest masowe? No zarządzanie firmami jest masowym AI-em. To nie są te roboty, w których oglądamy filmy, które są jeszcze w obszarze science fiction,
chociaż są też roboty przemysłowe, które się świetnie rozwijają, się ta firma VersaVox w Polsce, która produkuje takie roboty, ale to jest pytanie, gdzie jest jeszcze to takie AI, które może zmienić życie? No my jesteśmy w tym AI, który może zmienić ludzki sposób pracy, przydzielanie zadań i tak dalej. Czyli wszystko przed nami i nie zostaje jakby nic, tylko obserwować ten rynek oraz co nas następnie czeka. Panowie, dokładnie. Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy czat, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję też oczywiście wszystkim z Państwa, którzy byli z nami przez ten czas, a moimi Państwa gośćmi byli Pan Wojciech Ozimek oraz Radosław Sosnowski, One2Tribe. Bardzo dziękujemy. Dobranoc. Dziękujemy. Dobranoc.